naszej klinice u większości pacjentek, w zasadzie u wszystkich pacjentek, tego typu zabieg przeprowadza się w pełnym znieczuleniu ogólnym. Były takie pomysły i prace, które mówiły o możliwości znieczulenia częściowo miejscowego z sedacją do takiego zabiegu. Tym niemniej w naszej klinice ze względu na komfort pacjentki i też większy komfort operatora i zespołu przeprowadzamy te zabiegi w zasadzie zawsze w znieczuleniu ogólnym.